Must be dance. Hello, my lovely ladies. Przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem i będą to propozycje stylizacji świątecznych, oczywiście dla kobiet, dlatego też się tak z Wami przywitałam, ale oczywiście witam wszystkich. Zamówiłam wielkie, ogromne, przeogromne zamówienie z Iloprif. Film nie jest sponsorowany. Zamówiłam te rzeczy, żebyście mogły zaczerpnąć inspiracji i poznać świetną markę, którą ja już znam jakieś półtora roku, może dwa lata. Uważam, że są to rzeczy premium, rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. To jest ta marka, tak wygląda. Zajrzałam do nich dzisiaj na Instagram i zobaczyłam, że zrobili promocję. Dzisiaj oni to zrobili, albo wczoraj. I ucieszyłam się, dlatego że będziecie mogły sobie kupić z ogromnym kodem te ubrania i myślę, że nawet gdyby był to film sponsorowany, to marki rzadko dają takie kody rabatowe aż 30%. To jest jak praktycznie na Black Friday. Kod macie, ja to polubiłam, Xmas 2. Więc to jest kod. Jak macie ochotę sobie cokolwiek zamówić z tego filmu. I oczywiście odsyłam Was na Iloprif. Czy kojarzycie markę? Myślę, że te z Was, które interesują się modą, mogą ją kojarzyć. I słuchajcie, zacznijmy od tego przepięknego kompletu. I to jest coś, co bardzo mocno konkuruje z moim czerwonym swetrem z tego roku, dlatego że jest to krótka marynarka i jeżeli kogoś by to zainteresowało, to ten kołnierz się odpina. On jest na zatrzaski w środku, więc możecie sobie go równie dobrze wypiąć, jeżeli nie będziecie miały ochoty na tak duży kołnierz, który uważam, że jest wyjątkowo zdobny. I myślę, że problemem byłoby znaleźć taką koszulę, którą tak ładnie można sobie by było tu wywinąć. Robi robotę. Ale właśnie, to jest super, że możemy równie dobrze ten kołnierz odpiąć i zostaje nam super crop top, tak zwany cropped blazer i możemy sobie użyć tej krótkiej marynarki do jeansów, do krótkich spodenek. To już jest coś całorocznego, nie tylko na święta, ale też na wiosnę, na lato, do fajnych stylówek. To jest spódnica i spódnica jest krótka, jest taka założona, ale fajna. No i tutaj mamy już w połączeniu razem cały outfit. No jest boski. Jest boski i ja mam ochotę zostać w nim na święta. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba, ale to są właśnie dla mnie tak unikatowe rzeczy, że w sumie to cieszę się, że tak przypadkowo ten kot nam tutaj wskoczył. Nic się nie dzieje bez przyczyny, dlatego że zamówiłam to wszystko dla Was, żeby Wam pokazać coś innego w filmie, żebyście mi tutaj nie grzmiały, że znowu są jakieś marki, które na każdych kanałach się pojawiają, więc myślę, że właśnie prezentuję dla Was coś, czego nie widziałyście nigdzie indziej. Mam na sobie coś absolutnie przepięknego, ale mamy fail, dlatego że to się z tym po prostu nie nosi i mi się tutaj wszystko gryzie. W sensie, to by wyglądało przepięknie, w ogóle ta sukienka jest boska, ale no nie w tej konfiguracji z tą koszulą, akurat z tą koszulą, dlatego że ta koszula ma kołnierzy, który jest na maksa zdobny i tu się będzie za dużo działo razem z tą kokardą z tyłu, więc inaczej sobie to ubierzemy. Natomiast że się zakochałam w tej kokardzie. Wow! To ja zostaję w tej koszuli. To jest po prostu bardzo, bardzo długa koszula, którą na pewno mam nałożyć do czegoś, ale nie do tego. Ale to... No nie miałam nigdy takiej sukienki, powiem Wam. XS mam. Ja nie jestem taką typową aż XS-ką, ale okej.
Kolejną rzeczą jest marynarka i garnitur i specjalnie zamówiłam te marynarki w różnych rozmiarach. Pod spodem oczywiście kamizelka dedykowana do tej marynarki, bo pięknie możecie sobie na to nałożyć koszulę i zrobić całą stylizację, zdejmując nawet tą marynarkę. Natomiast ja specjalnie zamówiłam tutaj jeszcze drugą ML, żebyście miały porównanie co do rozmiaru, bo ja bardzo lubię duże marynarki. Natomiast tutaj już te rękawy są oczywiście dłuższe, więc no zawsze możemy je wywinąć, natomiast no jednak wybierajcie sobie takie, które będą dla Was bardziej komfortowe. Ja zamówiłam do filmu tak, żebyście miały po prostu porównanie. Pięknie jest skrojona, duże poduchy. Podoba, oczywiście ona tutaj na mnie jest za długa, więc jakby już wiem, że ta ML to nie ja, natomiast jest boska. Fajnie, że są mocno przeskalowane, mi się to podoba. Jestem w rozmiarze XS. Absolutnie boska marynarka. Spodnie są super, bo ja doskonale znam ten krój, dlatego że w lecie miałam od nich wersję letnią. Wzięłabym pod uwagę to, że na przykład ja jestem taką XSS, a u nich jestem typową S. U nich nie jestem XS, więc weźcie sobie też to pod uwagę. Natomiast ja, żeby było mi wygodniej chwilowo, podwinę sobie te rękawy, rozpinam i pokazuję Wam krój dokładnie kamizelki, dlatego że jeżeli będziecie się mnie pytać, to dobrze by było jednak pokazać Wam w pełnej krasie. Natomiast spodnie są w super kroju, ale troszkę właśnie moim zdaniem wypadają na mniejsze? Większe? Nie. Jeżeli na przykład ja jestem normalnie taką XSS, a u nich jestem S, to bym powiedziała, że tylko spodnie właśnie może sobie minimalnie zamówcie większe? Albo jedne i drugie w sumie do przymierzenia. Uważam, że są to bardzo eleganckie spodnie, które posłużą nam na lata do garnituru. I gdybym miała, słuchajcie, wybrać jeden szary garnitur, to zdecydowanie byłby ten. Piękna to marynarka. Wiem, że wiele z Was poszukuje właśnie garniturów. Pokażę Wam się z koszulą, ale na live, bo muszę ją nałożyć. Wiem, że wiele z Was poszukuje garniturów, które właśnie będą na lata i wcale się nie dziwię, dlatego że jest to już większy wydatek. Natomiast to jest jakość premium. No, tutaj jakby nie ma się do czego absolutnie przyczepić i nawet bym chciała może powiedzieć coś, na co warto zwrócić uwagę, ale tutaj jest wszystko bezbłędne. Więc widać, że to nie jest marka, która nie zwraca uwagi na detale, tylko zwraca uwagę począwszy od materiałów, przez kroje szycia, przez w ogóle równość tych szyć. Ja nałożyłam teraz sobie koszulę lnianą. I dlaczego lnianą? No właśnie, Karolina, dlaczego nałożyłaś lnianą, skoro tak się ciężko pracuje? Musiałam na chwilę wyskoczyć od Was, ale dobrze jestem. Chcę Wam się pokazać w takim zestawieniu, jak często bardzo możliwe, że będziemy kończyć tą wigilię, czyli jednak bez tej marynarki z koszulą. I właśnie nie wiem, czy to była dobra decyzja, że zdecydowałam się na ten len, no ale dobra. Jakby abstrahując, tutaj musimy troszeczkę poimprowizować. Zoom na materiał, to jest najważniejsze dla mnie w tej kwestii, jest boski. Zoom na wszystkie guziki i to, jak to wygląda, jest bosko. Także jeżeli macie ochotę naprawdę na fajny garnitur, to wydaje mi się, że ten jest naprawdę super. Tu niewiele trzeba. Ale jak chcecie ten faktor X. Ja tutaj sobie dobrałam tą opaskę, ale możecie dobrać wielkie, albo wielkie kolczyki błyszczące, jakieś zary, czy skąd tam chcecie. Jakieś, wiecie, w ogóle pierścienie mocy. Piękne zegarki. Będziecie wyglądać bosko.
ja jestem pewna, że wy mi powiecie, żebym to zostawiła. To jest takie ładne. Oh my god. Jaka piękna sukieneczka. Czuję się w niej jak laleczka. Taka po prostu, nie wiem. Czekajcie, wezmę butę. Powiem wam, perfekcyjnie zrobili tą sukienkę. Jest tak idealnie skrojona, że... Weźcie mi, wybierzcie tą, co? Wybierzcie mi, proszę was. Po prostu totalnie mój vibe. Totalnie. Kupiłam sobie zapas rajstop właśnie na te wszystkie okoliczności Sylwestry i w ogóle, ale powiem wam szczerze, że bardzo dobrze czuję się też bez. I dlatego wam to tak kręcę wszystko na live, żebyście sobie zobaczyły, jak to faktycznie wygląda, bez żadnych udziwnień, bez żadnych przeróbek, filtrów. Znaczy w sumie nigdy tego nie ma u mnie, no ale wiecie, o co mi chodzi, że ja tutaj nic jakby nic nie czaruję. Oh my god, jaki bucik! Słodziutka jest, stylówka. Tu każda torebeczka będzie wam pasowała, ale po prostu czuję się błysko w tej kokardzie. Miałam na to mega ochotę. Także co byście tam sobie nie wybrały, na pewno będzie fajnie. Buty Mango. Ja wam podlinkuję oczywiście te buty też. Mam nadzieję, że będzie jeszcze gdziekolwiek, no bo to są te baleriny, ale na obcasie. Miałam też takie płaskie, ale te płaskie, nie wiecie co, oddałam, bo... komu obrać? Te płaskie oddałam, bo... Stwierdziłam, że takie płaskie nie będę, nie wykorzystam ich tak bardzo, jak właśnie te na obcasie, a te na obcasie przydadzą mi się na wszystkie okoliczności. Rajstopy, jakie sobie wybrałam w tym roku. Coś takiego modelującego, pani mi poleciła. Total Shaper, wierzę w was. To są takie grubsze. One są bardzo, bardzo grube jak leginsy, a to jest bardzo też fajna opcja do wszystkich stylizacji, więc jak macie ochotę na coś innego, dosłownie jak leginsy, to spójrzcie, liczę, one są takie, nawet takie. Gdybyście chciały, mogłabym je nałożyć, ale już chyba nie będziemy się rozwodzić nad tym filmem. Liczę, że przedstawiłam wam piękną markę, która ma idealne ubrania, ale to są takie ubrania, które widać, że są szyte z pasją i tutaj wszystko gra. Także odsyłam was do nich na stronę. Ja wyskakuję już z mojej prześlicznej sukienki. Mam nadzieję, że mi ją zostawicie na święta i że zagłosujecie właśnie na nią. No i tak. Dziękuję wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film przypadł wam do gustu. Koniecznie powiedzcie mi, którą stylizację powinnam sobie zostawić na Wigilię. Przeczytam każdy komentarz i też spośród was wybiorę jedną osobę, która dostanie ode mnie prezent, niespodziankę. Postanowiłam przez cały grudzień rozdawać prezenty i na Instagramie, i na YouTubie w ramach wdzięczności, że jesteście tutaj ze mną. Wiecie, że ja to bardzo doceniam. Chyba nie muszę nic więcej mówić. Naprawdę jestem na maksa wdzięczna, że są ze mną tutaj osoby tak naprawdę od początku mojej twórczości. Może rzadko o tym mówię, ale zawsze, zawsze o tym wiem. Jeżeli chodzi o kod, jeszcze raz wam powiem i jeszcze raz dodam, że nie jest to film sponsorowany i sama robiłam zamówienia tych rzeczy i też będę to zwracać. Zostawię sobie jeden outfit, natomiast no, tak jak mówię, Xmas 2 minus 30%, słuchajcie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki, pa!